Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej. Nareszcie zmiana. To inauguracja takiej prawdziwej naszej kampanii. Kampanii, którą, jak Państwo wiecie, Królestwa, która w Słupsku, jak widać, zaśmiewa miasto. Mamy coraz więcej plakatów, banerów, nieekologicznych blandek, które sprawiają, że Słupsk pokrywa się kolejnymi reklamami, które kosztują. My zaczynamy w całkiem inny sposób. Zaczynamy na ulicy, zaczynamy rozmawiając z mieszkańcami, bo tam zamierzamy spędzić nasze najbliższe lata naszej pracy. Jesteśmy komitetem obywatelskim, komitetem złożonym z różnych środowisk, z ludzi pochodzących, mających różne zawody, z różnych środowisk, o różnych doświadczeniach życiowych. Zaczynamy naszą kampanię z przytupem, między innymi rozdając takie kubki z kawą. Chcemy być bliżej ludzi, chcemy, żeby ludzie zaczęli rozmawiać o mieście, zaczęli rozmawiać o problemach tego miasta. Chcemy uświadomić także ludzi, że obecne mieszkańców tego miasta, że obecne władze doprowadziły do tego, że zadłużenie tego miasta Słupska na jednego mieszkańca wynosi 3000 zł. Każdy z nas będzie musiał spłacić dług w wysokości 3000 zł na głowę. Chcemy także dzisiaj przedstawić nasz program. Program, który powstał we współpracy z mieszkańcami. Konsultowaliśmy go przez internet, konsultowaliśmy go m.in. tutaj na Wojska Polskiego, rozmawiając z ludźmi. I oto nasz program. Oto pokażcie, odsłuchajcie, oto 8 tez programowych naszego komitetu Nareszcie Zmian. Chętnie porozmawiamy o problemach miasta. Wszystkich zapraszamy. Pamiętajcie, 16 są wybory. Nie zmarnujmy tego dnia. Zapraszamy wszystkich do urn. Pamiętajcie, że to od nas zależy los naszego miasta. Jeśli pójdziemy, wybierzemy nareszcie zmianę Roberta Biedronia, jego program, jego kandydatów na radnych, możemy mieć pewność, nie tylko nadzieję, że to miasto zacznie być radosne, bogate i szczęśliwe.